Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam Was na pierwszy odcineczek PC Building Simulator, czyli będziemy budować, naprawiać, reperować komputery. Jak mi tym będzie szło, to może być ciężko, bo tu jest język angielski. Dobra, możemy sobie wybrać niestety tylko to, nie posiadam tych DLC, posiadam podstawkę, ale i z tym idzie się bawić. Dobra, wczyta nam się zaraz i będziemy sobie grać. Gra jest naprawdę fajna. Żal tylko właśnie, że nie ma tutaj języka polskiego. A. Dobra. Jak wygląda nasze pomieszczenie? Tutaj mamy już jakiś komputer, stoi. Nasze rzeczy tutaj to będzie można odblokować sobie przy którymś levelu. Co my tutaj posiadamy? O, posiadamy takie rzeczy ciekawe. Kable możemy sobie jakieś tam założyć. Dobra. Do naszego komputera przeczytajmy sobie maila. Dobra. Mamy maile. Niestety, tak jak mówiłem, problem jest taki, że mój angielski jest do dupy. Więc jak ktoś chce, to niech sobie przeczyta. W pewnym razie dostajemy mamy minus 15. W plecy jesteśmy dolarów na początek. I tutaj mamy skasować wirusa. Tak, tu jest to, co posiada komputer, ale to dobra, później. Idziemy po ten komputer, bierzemy sobie komputer łapkę, idziemy na nasze stanowisko, stawiamy. I tak, mamy uruchomić, więc trzeba byłoby podpiąć kable mu. Dobra, kable, podpinamy sobie kable, ja sobie go przekręcę delikatnie i tak, ten kabel przypniemy sobie tu, ten kabel przypniemy sobie tu, ten kabel przypniemy sobie tu, no i zasilanie przypniemy sobie tu. Ok, teraz musimy zainstalować naszego pendrive'a, którym będziemy mieli nasze oprogramowanie, bo tutaj nie posiada nic, więc włączamy ten komputer. I zobaczymy, co się będzie działo. Komputer się odpalił. Ale tu nie, bo on nie posiada żadnego antywirusa. Więc musimy z naszego pendrive'a zainstalować program antywirusowy. I zresetować komputer. Dobra, uruchamiamy antywirusa. Wyczyśćmy. Dobra, czyli tak, to możemy zamknąć. Wyjdźmy z tego. Wyłączmy go. Czego zabrać? Czekajcie. Aha. Trzeba go stąd zabrać. Postawić do zabrania. I do maila. Jest już gotowy, czyli collect. Zarabiamy stówkę na tym, czyli całkiem dobrze. I to wszystko, co mamy w dniu dzisiejszym do wykonania. No i co zrobić? Przecież nie będziemy sobie łazić, jak nie mamy żadnego zajęcia, tak? To idziemy do domu, no bo więcej komputerów nie mamy. Mamy 85 dolców dzisiaj. Więc przeskakujemy sobie jeden dzień. I idziemy do pracy. Będziemy zobaczyć, czy jakieś maile przyszły, komputera nie zgasiłem, ale to nic, patrzcie, mamy. O, tutaj podziękował nam za dobrą robotę. Tutaj mamy wyczyścić komputer i zainstalować wirusa, czyli akceptujemy sobie. Co tutaj mamy? Mamy zainstalować 500 giga lub lepszy. I tutaj mamy... I właśnie, to jest, z tym miałem duży problem. Próbowałem to zainstalować i on mi później leży, więc ja na razie go nie będę akceptował, zostawimy to. Na razie zajmiemy się tymi dwoma.
Musimy zainstalować Magnoni 500 giga. Dobra, idziemy do sklepu. I musimy wziąć pamięci. Martoni, on chciał ile? Kurczę, 500 giga. Albo lepszy. No, czyli dobra. Kupujemy to. Idziemy sobie do tutaj. I żeby za dużo nie płacić, żeby było, możemy, że od razu dostaniemy. Tu, to wtedy kosztuje stówkę. Tutaj to kosztuje 30 dolarów, żebyśmy dostali na jutro. A tutaj to jest za 10 dolarów, że dostaniemy w ciągu 3 do 5 dni, więc my bierzemy to, żebyśmy dostali to na jutro. Zamykamy i wychodzimy sobie do domu, no bo roboty nie ma, robota przyjęta będzie dopiero jutro. Czekajcie, a już przyszło. Jak widać, tutaj są nasze paczki, dużo paczek, a jedna tylko przesyłka. No i tu mamy dwa komputery. Tu mamy upgrade'ować. Dobra, to weźmy tego do upgrade'u. I tu mamy... Dobra, trzeba to porozkręcać śrubeczki. Teraz gdzie on ma ten... Kurna, nie tu. On ma ten dysk z tamtej strony. Dobra, musimy się odwrócić i zdjąć to. Jest, jest. Dobra, to trzeba tak odłączyć ten... Nie to, to zamknąć. Odłączyć ten kabel. Odłączyć ten kabel. Teraz wysuniemy sobie całość. Zabierzemy tego. Teraz zainstalujemy tego, którego posiadamy. Dobra, teraz zamontujemy kabelki. Dobra. Tu się coś porozłączało, nie wiem czemu. Aha, to są te tamte, dobra. Nie tak, musimy zamknąć to teraz tu. Zainstalować pokrywy. Druga strona, ten przód załóżmy, bo tu już nie będziemy więcej w nim grzebać. Dobra, przekręcamy kabelki, podłączyć. Tak, i jeszcze myszę, już klawiaturę w sumie. Zainstalujmy naszego pendrive'a. Można włączyć sobie komputer tu, ale ja zawsze wolę poszukać sobie i tak go uruchomić. I zobaczymy, ruszy, nie ruszy, nie ruszy, nie ruszy. Dobra, ruszył, czyli my możemy sobie zabrać ten komputer, odstawić, a wziąć drugi, ten jest do czyszczenia, więc tak, musimy zdjąć tą obudowę. Dobra, przekręćmy go, weźmy sobie powietrze i weźmy go tutaj. Totalnie, ładnie, elegancko wyczyścić, żeby tu nigdzie nic brudku nie było. Jeszcze gdzieś. Dobra, wyczyszczony jest. I to tak, zainstalujemy z powrotem mu tą obudowę. Dobra, założymy kable. Klawiaturka.
Zainstalujemy pendrive'a. Odpalmy ten sprzęt. Przeskoczymy sobie na monitor, żebyśmy lepiej widzieli. Zostało nam $5 dzisiaj. Myśmy trochę wydali. Dobra, instalujemy antywirusa. Dobra, zrestartujemy. Zeskanujmy. Dobra, czyli tutaj już. Możemy go wyłączyć. Zabierzmy go, odstawmy to pudło. Do komputera, do maila i tak. Ten mamy zrobiony, oddajemy. I dostaliśmy, odblokowało nam się w tym momencie, proszę bardzo, 1050 nam się odblokowało. No i ten też możemy oddać. Także też dostaliśmy niezłe pieniążki. No i tutaj mamy, którego ja na razie nie będę robił. Więc niech sobie tu jest. My to zamykamy. Ja nawet zgaśmy go. I wychodzimy sobie stąd, żeby przyjąć następne zlecenia. Czyli do jutra. No. Ej, czekajcie, tu. Przeskoczyłem za daleko. Dobra. Coś się wzięło i spsuło. Dobra, w każdym razie odmalmy nasz komputer. Zobaczmy e-maile. To jest ten... Tu, o właśnie, mamy tutaj zupgrade'ować RAM na 16 i on jakie ma tutaj te kości RAMy? O, ma takie. Dobra. 21,33 do sklepu. Weźmy ramy. 21,33, on chce 16, żeby mu zapakować. I to musielibyśmy kupić dwie takie. Tak, no a na jutro. Dobra. Co dalej? To akceptujemy. Co tutaj jest? Co on chce? Wyczyścić i wymienić iCooler. Dobra, jaki on tam ma ten? Te chłodzenie. Gdzie jest to chłodzenie tutaj? Bo ja jestem ślepy albo nie widzę. Chłodzenie. Tu jest Martoni Thermal 100. Ok, do sklepu. I Martoni Thermal 100. Kupmy. Też na jutro. Dobra, tu zamówiłem, tu akceptujemy. I wychodzimy. Oczywiście trzeba go wyłączę sobie go, żeby tutaj mi prądu nie jadł. Można sobie światło zgasić. I idziemy sobie do następnego dnia. Dobra, do pracy. Zobaczmy części, co przyszły. Zapalimy sobie światełko. Odpalimy ten komputer. A my sobie weźmy... No, weźmy sobie tego. Tego trzeba wyczyścić i wymienić mu. Dobra, ale to w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.